Hej, siemano ludzie, jestem Ekscesony, witam was w kolejnym meczu z Ligi Mistrzów, a tym razem mecz Legia Warszawa, Real Madryt. Pewnie większość z was czekała na ten mecz, bo wiadomo, gra tutaj polska drużyna, więc zobaczymy, jaki wynik uda mi się tutaj wytypować. Weźmiemy sobie cztery saszetki z naklejkami oczywiście z Champions League. No i zobaczymy, czy uda mi się przewidzieć wynik. Legia Warszawa, Real Madryt. Lecimy. Ja jestem strasznie ciekawy, jaki tutaj wynik padnie. Znaczy ogólnie w tym meczu prawdziwym. Eindhoven. Patrzcie na to. Mamy pierwszą bramkę. Pierwszy gol dla Legii Warszawa. Tu mam jeszcze Porto i Manchester City. Ho, no nieźle. Druga saszetka. Lecimy. O, tu już widzę. A nie, już myślałem. Te naklejki mi się podobają. Vardy. Bardzo fajne, duże, świecące. To mi się podoba. Leicester oczywiście. Juventus, Benfica, Tottenham i nie ma gola. Dobra, mamy dalej 1-0, pierwsza połowa. No Legia tutaj się postarała. No ale zobaczymy. Jeszcze dwie saszetki. Przeważnie jak otwieram te saszetki, to wpadają mi właśnie te logo z tymi strojami. Mamy tutaj Monaco, PSG, Sevilla, Olympique Lyon i pięknie Real Madryt, Isco. O kurde, aż go nie poznałem. Ej, tu chyba jest coś nie tak. To jest Isco? I James Rodriguez. Ale Isco to w ogóle tu nie wygląda jak Isco. No dobra, niech będzie. Mamy 1-1, remis i ostatnia saszetka. Wyrównany meczyk, widzę. O, mamy tutaj piłkarza z Benfiki. No to mi się, te mi się podobają naklejki. Są naprawdę fajne, duże. Ale my tutaj bawimy się w meczyk. Arsenal, Tottenham i uwaga. Czy któraś drużyna tu wygra? Nie ma. Nie ma gola. To był Manchester City. Mamy remis. Mamy remis 1-1. Legia Warszawa, Real Madryt 1-1. Tutaj mamy bramki. Może być też 2-2, jak to woli. Ale powiem wam, że no kurde, nie wiem, nie pasuje mi trochę ten gościu tutaj. Dobra, nieważne. Pozdrawiam was serdecznie. No i oczywiście piszcie w komentarzu, komu będziecie kibicować w tym meczu. No i jaki wynik obstawiacie. Trzymajcie się. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i miłego oglądania oczywiście meczuku. Ja również go będę oglądał. Trzymajcie się. Pa, pa!